Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem z Radomiakiem Radom. To spotkanie już w najbliższy piątek. Ten mecz rozegramy na wyjeździe. Z nami jest trener Dawid Szwarga. Panie trenerze, proszę o przedmeczowy komentarz, a następnie przejdziemy do pytań z sali. Dzień dobry. My zmierzymy się z zespołem, który 70%, niemal 70% okazji, jakie wykreował w ostatnich czterech spotkaniach, to były stałe fragmenty gry. Zespół, który potrafi podczas tych stałych fragmentów gry kreować zagrożenie, nie tylko i wyłącznie rzuty rożne, rzuty wolne, ale również bardzo dalekie wrzuty z autu Dawida Abramowicza. No i na pewno to będzie faza gry bardzo istotna, o czym świadczą również nasze poprzednie mecze, w których właśnie po tych stałych fragmentach gry traciliśmy bramki, ale to jest tylko jedna faza gry. Kolejną fazą gry oczywiście jest atak i obrona, i mecz z Ruchem to na pewno nie był nasz poziom, jeżeli chodzi o działania w ataku. Finalnie oczywiście mogliśmy się z tej sytuacji ostatniej wybronić i zakończyć mecz zwycięstwem. Natomiast nasze działania w ataku były na poziomie zdecydowanie zbyt niskim i oczywiście nasz sposób gry, nasze działania modelowe, to jak chcemy, żeby się drużyna prezentowała w ataku, ale też indywidualne przygotowanie do meczu zawodników, taka postawa bazująca na odwadze, na swobodzie z piłką, na przekonaniu o swojej wartości. To są rzeczy, o które apelujemy do piłkarzy, żeby po prostu do tego wrócić po meczu z Ruchem i zagrać z Radomiakiem odważnie w ataku, być skoncentrowanym przy stałych fragmentach gry i znać swoją rolę, bo nasza choćby bramka stracona z Ruchem Chorzów to dobry przykład tego, jak część graczy nie realizuje swojego zadania i w związku z tym druga strefa jest otwarta. Podsumowując, oczywiście trudny mecz, jak każdy w Ekstraklasie, natomiast mamy na ten mecz swój plan, wiemy jakie atuty ma Radomiak, wiemy jakie elementy musimy poprawić po meczu z Ruchem i jestem przekonany, że podejdziemy do tego spotkania na wysokim poziomie determinacji. Ale determinacja to jest tylko i wyłącznie jedna część. Druga część to jest oczywiście realizacja zadań właśnie ze swobodą i odwagą, między innymi w ataku. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Prosimy o pytania. Jarku. Jarosław Kłak, Częstosportowa.pl. Trenerze, czy Ferran Tudor będzie gotowy na piątek? To jest dobre pytanie. Robimy wszystko, żeby tak było. Ferran jest ważnym zawodnikiem tego zespołu. Właśnie jeżeli mówimy o takiej swobodzie i odwadze w ataku, to jest gracz, który to zawsze prezentuje. Nawet jeżeli ma straty jakieś w meczu, które zdarzają się każdemu zawodnikowi, to on dalej ma takie wysokie przekonania o swojej wartości, które pozwala mu po prostu pokazywać swoje umiejętności. Cały dział motoryczny i dział fizjoterapeutów robią wszystko, żeby był gotowy na piątek, ale myślę, że ta finalna odpowiedź pewnie ta finalna decyzja zapadnie na kilka godzin przed meczem. Prosimy, kolejne pytanie. Pan Iwo. Panie trenerze, jak się panu podoba tytuł z przeglądu sportowego? Ten styl jest żenujący. Z tym, że to się nie tyczy tutaj tylko Rakowa, tylko krytyki kilku czołowych drużyn. Oprócz Rakowa to spotyka w tej chwili Śląsk Wrocław, Legię, Lecha. Tak, no nie widziałem tego artykułu, natomiast odnosząc się przede wszystkim do swojego zespołu, no to oczywiście mecz z Ruchem nie był dobry, nie? To nie ma o czym dyskutować, natomiast czy mecz z Koroną, Lechem bądź z ŁKS-em, mimo że zremisowane, to były po prostu dobre mecze w naszym wykonaniu. Natomiast faktycznie w tym sezonie w Ekstraklasie dochodzi do sytuacji, gdzie bardzo wiele drużyn jest zaangażowanych w walkę o Mistrzostwo Polski czy walkę o Europejskie Puchary i różnice są bardzo małe między tymi zespołami. W zeszłym sezonie było inaczej, były dwa zespoły, Raków i Legia, które wybiły się ponad stawkę i prezentowały poziom bardzo wysoki, punktowały w sposób regularny. W tym sezonie jest inaczej, ale nie odbierałbym tego jako żenujący styl. Bardziej jako po prostu bardzo wyrównaną kampanię w tym sezonie, która doprowadziła do tego, że,
że wiele drużyn będzie grać do końca, do ostatniej kolejki o coś, co to będzie doprowadzać do dużej roli emocji, co będzie doprowadzać do tego, że kibice będą mieli się czym emocjonować, więc nie rozpatrywałbym tego jako coś żenującego, a bardziej jako ciekawą końcówkę sezonu i oczywiście my w tym wszystkim zrobimy wszystko, aby to nasi kibice mogli się cieszyć na koniec sezonu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to w takim razie dziękujemy i odliczamy do piątkowego spotkania w Radomiu. Dzięki. Dziękuję.